Cześć, tutaj Elizabeth. Witam Was na moim książkowym kanale Słowem Wszystko. Przyznajcie, kto z Was nie lubi książek, które trzymają w napięciu i dają nam ten dreszczyk emocji? To ta książka prawie nam telepała. To będzie powieść irlandzkiego autora Pidara O'Gillina. Bodajże tak to się czyta. I będzie to oczywiście De Gaulle wezwanie. Dawno, dawno temu, za góry, za las, a właściwie to do Irlandii, przybywają ludzie. Okazuje się jednak, że wyspa jest już zamieszkała przez inną rasę zwaną Escid. Wykonani przez naszych przodków podpisują traktat kapitulacyjny, na mocy którego zostają oni wygnani do innego wymiaru. Także zamiast mieszkać w tym pięknym, kolorowym, ziemskim zakątku, lądują oni w miejscu, gdzie jest szaro, gdzie jest zabójczo, widzą tylko cienie czerni, czerwieni i szarości. Powietrze ma zapach wybielacza. Także nic dziwnego, że w którymś momencie zaczynają pałać chęcią zemsty. Przenieśmy się do Irlandii czasów współczesnych. Od około 25 lat wyspa jest odizolowana od reszty świata. Jest otoczona mgłą i nikt, kto przekroczył jej granice, nie przeżył. Za to Lucid zaczyna swoją zemstę. A co ludzi zaboli bardziej niż strata ich dzieci? Dlatego też każde dziecko w trakcie dojrzewania w pewnym nieznanym nikomu momencie po prostu znika i trafia do krainy Sith. W naszym świecie są to 3 minuty, ale dla tego wezwanego dziecka są to 24 godziny na terenie wroga, który umiejętność torturowania doprowadził do perfekcji i właśnie urządza sobie krwawe polowanie. Także po tych 3 minutach do naszego świata bardzo często trafiają szczątki dziecka, szkielet, jakaś miazga, zdeformowane zwłoki. W 1 na 10 przypadków trafia żywe dziecko, czasem chore psychicznie, czasem zdeformowane. Wszystko zależy od kaprysu i fantazji Sith. Dobra, mniej więcej zarysowałam Wam historię może z takimi leciutkimi spoilerami, ale tylko takimi, których i tak dość szybko byście się doczytali. Także przejdźmy teraz do głównej bohaterki Nessy. Jest to nastolatka uczennica jednej ze specjalnie utworzonych przez rząd szkół, które przygotowują dzieci do wezwania. Czyli dzieci tam są uczone o tym, jak wygląda kraina Sith, jakie są tam rośliny, jakie są tam zwierzęta, jakie są tam miejsca, gdzie można na przykład się schować, skąd trzeba jak najszybciej uciekać. Jedni skupiają się na treningu siłowym, kondycyjnym, na pojedynkach, na polowaniach na siebie nawzajem. Czyli w skrócie, dzieci tam oczekują na swoje wezwanie i są trenowane do tego, żeby przeżyć te 24 godziny, które zadecydują, czy będą mieli szansę kiedyś dorosnąć, mieć swoje rodziny. Nessy powrót ze świata Sith natomiast nikt nie wierzy. Do tego stopnia, że według niektórych bardziej miłosierne byłoby po prostu zabicie jej. Dziewczyna choruje na polio, jej nogi nie są do końca sprawne, ma ona problemy z chodzeniem, nie wspominając już o bieganiu. W takim razie jak ktoś, kto nie jest w stanie zejść ze schodów, ma przeżyć 24-godzinny pościg przez krwiożercze istoty? A teraz przechodzimy do moich pytań, czyli pytanie numer 1. Co Ci się w książce podobało? Musimy zacząć od okładki, w końcu jest to książka czwartej strony. Jak zwykle projekt idealnie odzwierciedla wnętrze książki. Okładka w kolorach czerni, kolorach czerwieni. Ta czaszka, odliczanie z tyłu, 3 minuty, 2 minuty, minuta, czas płynie. To jest idealne odzwierciedlenie tego, co dzieje się w środku. Patrząc na tę okładkę, już mniej więcej wiecie, jakie będą Wasze emocje związane z nią. Kolejna kwestia to sam pomysł na ten świat, na tę historię. Czyli to życie w ciągłym napięciu, w ciągłym strachu, to stałe oczekiwanie. Musisz być cały czas gotowy podczas snu, podczas jedzenia, podczas spotkania z przyjaciółmi, bo to będzie dosłownie ułamek sekundy, kiedy znikniesz z tego świata i obudzisz się nago w obcym miejscu, z trującym powietrzem i ze świadomością, że od tego momentu masz 24 godziny, które musisz przeżyć, musisz uciekać, bo tutaj naprawdę dużo złych rzeczy może cię spotkać. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić, no to, że jest tutaj dość mało, przynajmniej za mało dla mnie, szczegółów dotyczących świata Sith. Ale z drugiej strony rozumiem, że jest to pewnie zabieg celowy, który, dzięki któremu właściwie jak czytamy te rozdziały dotyczące wezwania, to czujemy się tak samo zaskoczeni i zdezorientowani, jak właśnie ci bohaterowie, których to dotyczy. Także naprawdę klimat tej książki jest, moi drodzy, nieziemski. Kolejna kwestia jest taka, że autor książki, jak już Wam mówiłam, jest Irlandczykiem, natomiast Escid to są rzeczywiste postacie z mitologii irlandzkiej, którzy
rzeczywiście przegrali wojnę ze śmiertelnikami, podpisali ten traktat kapitulacyjny z nami i zostali wypędzeni, wygnani z Irlandii pod ziemię, zamieszkali pod tymi pagórkami. A wiecie, że ja uwielbiam, kiedy w książce są poupychane takie informacje, które pochłaniacie i nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, że pogłębiacie swoją wiedzę, bo robicie to mimo woli. A chyba o to chodzi w książkach, żeby się cały czas czegoś uczyć. Pytanie numer 2, czyli ulubiona postać. Muszę wam powiedzieć, że Nesta jest naprawdę dobrą, silną, solidną postacią. Mówiłam o tym, że choruje na poli. Mówiłam o tym, że ludzie nie wierzą w to, że nawróci się ze swojego wezwania, a niektórzy uważają ją za stratę pożywienia i zasobów. Ale prawda jest taka, że to jest najbardziej zdeterminowany uczeń w tej szkole. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że zdeformowane nogi są właściwie wyrokiem śmierci. Dlatego po prostu skupia się na innych rzeczach. Ona uczy się o wiele więcej. Więcej czasu spędza czytając świadectwa, które opowiadają o tych wezwaniach osób, którym udało się stamtąd uciec i opowiedzieć o tym. Bardziej skupia się na sile rąk, a nie na sile nóg. Uczy się robić kule właściwie w każdych warunkach, to jest byle czego. Także wiecie, że ona po prostu ćwiczy intensywniej, nie pozwalając sobie, żeby zostać w tyle. Jak dla mnie jest naprawdę niezwykle silną postacią, zarówno fizycznie, bo jest naprawdę silniejsza od niejednego faceta w tej szkole, jak i psychicznie. Jest naprawdę godną podziwu kobietą. Ale moją sympatię mimo wszystko bardziej zdobył Anto, czyli chłopak, który opowiadał mi stworzone historie, który nie jadł mięsa, który brzydził się przemocy. To było takie światełko, taki promyczek słońca, który pokazuje, że w miejscu, gdzie skupia się wszystko wokół walki, wokół strachu, wokół oczekiwania, jest mimo wszystko miejsce na wrażliwość, na emocje, na to, żeby pozostać sobą i nie dać się zatracić. On mógłby być najlepszym uczniem, najsilniejszym chłopakiem w całej szkole, ale nie czuł potrzeby, żeby komukolwiek udowadniać czegoś. Dlatego po prostu był nadal sobą. To było cudowne. Pytanie numer 3, czyli ulubiony moment. I możecie mnie wziąć za sadystkę, ale najbardziej fascynowało mnie mimo wszystko rozdziały wezwań, a było ich kilka. Chodzi o to, że świat Sidhe jest toksyczny i obrzydliwy. Sam lud jest taki sadystyczny i okrutny. Także czytanie o tym, jak wygląda ich świat, jakie żyją tam stworzenia, to, co oni robią tym dzieciom, było dosłownie hipnotyzujące. Ja nie mogłam oderwać się od tej książki, bo zastanawiałam się, co jeszcze autor wymyśli. Czy można w ogóle zrobić jeszcze coś gorszego tym dzieciom? Czy coś gorszego tam można znaleźć? I za każdym razem okazywało się, że tak, mogło być gorzej. Podsumowując, The Call jest naprawdę bardzo dobrą książką. Zarówno jeśli chodzi o styl autora, dlatego że bardzo dobrze się ją czyta, bardzo szybko się czyta, mimo że no nie jest zbyt przyjemna i lekka w odbiorze, tak. Poza tym ma naprawdę różnorodnych bohaterów, jest ich tutaj wielu, ale każdy z nich ma takie coś swojego. I no przede wszystkim pomysł na historię jest niezwykle oryginalny, ja się nigdy z takim nie spotkałam. Także to jest książka, która naprawdę dała mi ten dreszczyk emocji, a to napięcie i oczekiwanie, które jest zbudowane tutaj, nie pozwoli odłożyć jej przed końcem. To też, jeżeli lubicie trochę akcji, trochę walki i naprawdę sporą dawkę mroku, albo jeżeli tak jak ja macie słabość do elfów, to jest książka dla was. Szczególnie, że, moi drodzy, to jest tylko pierwsza część, a nadchodzi kolejna. Także polecam z całego serca. I to tyle. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Dziękuję też wydawnictwu Czwarta Strona za mój egzemplarz recenzencki. Jak zwykle, jeżeli filmik wam się podobał, to proszę was o te łapki w górę, o komentarze, o jakiś odzew z waszej strony, jakieś znaki dymne, o to, żebyście mieli kliknięty ten przycisk subskrybuj na dole i ten dzwoneczek najlepiej obok, który będzie wysyłał do was wiadomości, dzwonił, mówił halo. Na kanale jest nowy odcinek, także wbijaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Na razie, cześć.